Kupcio, kupcio, gdzie jesteś? Dzień dobry, gonię cię. Porządeczki małe robię, bo tutaj bałagan po jagodzie. Takie pamiątki piękne miał to zabrać i co? Na gruz trzeba wyrzucić, pudełeczko miał naszykowane. Kiciaku, no tak, pierwszy część napraw za twoją zetą już mamy zrobiony. Już pali od strzału. Mocy będzie miała więcej, dużo więcej, znaczy będzie miała momentu obrotowego, bo zmienne fazy będą ją działały. No i teraz trzeba coś zrobić, żebyś tym samochodem mogła jeździć. Do jazdy tym samochodem, no to no potrzeba napędu na dwa koła, czyli męskiej szpery. Bo nie da się od nas z podziemnego garażu wyjechać, bo cały czas buksuje wewnętrzne koło i samochód stoi po prostu. I tak no stresująco bywa, bo może dupka zarzuci czy coś. I w związku z tym chcemy po prostu zacieśnić seryjną szperę, żeby ten samochód był normalny do eksploatacji. Na przykład, nie wiem, jak na krawężnik ci podjedziesz czy coś, żebyś też problemów nie miała z krawężnikami jakimiś. Chociaż chyba nie planujesz po krawężnikach jeździć. No raczej nie. Czyli jeżdżamy na podnośnik, rozumiem. Tak. Wóz w górę. Teraz taki czysty, bo to trzeba podjąć czystą podłogę zrobić teraz. Nie, jest czysty, jest po trasie nieumyty właśnie. O, tu jedyny piach, który idzie. Więc tutaj się zawsze zbiera. Dwie śrubki się trzymały, powinny być trzy, więc tu będzie wasze wiercenie, gwintowanie. To po naszej starej robocie zostało. Wypadła. Widzę ją. Musi na nią patrzeć. Gdzie ona? Na ziemi. Ja wiem, ale w tym miejscu. Zaraz ci podam. Ostatnia śrubka nam została. I deszek będziemy ściągali. Poczekaj, to słonki zjeść, bo myślałem, że będę tą rozporkę ściągał, ale jednak jej nie trzeba ściągać. No to dobrze. No. Jedna mniej. O, jedną śrubę masz 17, nie 16? O, jedną 17 mnie taką nieoryginalną. Nie wiem, kto tutaj nad tym pracował. Mnie przy tym nie było jeszcze. Byłaś chyba. Nie, przy wydechu mnie nie było. Razem. No tak, ale nie było mnie przy tym, jak to robiliście. No jak? Przecież to ja to z tobą robiłem. Nie. Coś tu fajnego, pozytywnego chciałem powiedzieć, że zapomniałem, dawno pod tym samochodem nie byłem. Basia, masz jak 370Z, dwa mocowania wydechu, bo normalnie to jest miejsce na łapkę i masz wsadzone na dwóch łapkach, żeby to ładnie równo wisiało. Bo normalnie 50 tego nie mają, nawet HR-ki. Taka innowacja. Nowoczesny wóz. Tak. Dobra, i teraz będzie siła potrzebna. Łom i rozpierdol. Może lepiej nie. Nie, muszę tutaj splunąć. Napuścić gumki. Tak. Zapytałam się, czy ci go przytrzymać tu. To jest zimne. Mogę go tutaj lekko przyłapać. Nie trzeba, kochaj. A może trzeba. Tam śrubka wsadzi do bezpieczeństwa. Tutaj widzisz, odkutasiaczem posmarowany. I teraz ten wydech waży tutaj dużo kilogramów. Tak, dla ciebie zadanie będzie teraz wyjąć tamtą śrubkę bezpieczeństwa i opuścimy całość. Już jest nasze. Którą śróbkę? A tam jest jedna jedyna taka. Widzę. Czekaj, ale nie kręć mi. Właśnie kręć, żeby ci łączyli. Nie, właśnie łatwiej będzie wyjąć. I teraz trzeba o to odkręcić tą dźwignię. Kurde, jakbym nie miał stop, no, jakbym nie miał buta, może mógłbym to jak odkręcić? No, do mnie, w drugą. I będzie opadało. Opada. Czułem, że opada. Jeszcze? No cały czas trzymaj, że opadało. Jeszcze. No maksa, kochanie, niech opadnie. To się na spórce stanie. Ja się boję, że mnie nie oberwała czymś. Nie, może nie oberwiesz właśnie. Wystaję na twojej rurze. Jeszcze troszeczkę. Dobra, podejdę teraz trochę bliżej. I postaram się to wyjąć. O kurde, to ciężkie. Ja pierdzielę. Cięższe od serii chyba. Na pewno. O kurde, dużo cięższe od serii. Ja pierdzielę, ale... Boga! Nie szkodzi. Teraz muszę to ładnie opuścić, żeby nie pogiąć nic. Dobra. Mamy go. Jadę. Można go umyć. No wypolerować końcówkę teraz. A mam takie do tego sprzęty. Tak? Uh-huh. Tu jedną bardzo wadliwą rzecz u ciebie w samochodzie widzę. Coś, co koszmarnie pogarsza osiągi. Wtedy jeszcze chyba byłem młody, zagłuchany. I chciałem, żeby ta wóz ci na maksa driftował. Żeby tył w nim w ogóle nie trzymał. Największa wada w twoim samochodzie, kochanie, to tylny stabilizator. Tylny stabilizator, kiedyś chyba mieliśmy wyzwanie, bo wsadziliśmy go z 370Z. Wiesz, co to robi? Powoduje, że z tyłu jest dużo mniej przyczepności.
dużo, dużo mniej przyczepności. Że jak wchodzisz w zakręt, to ci podnosi jedno koło po to, żeby cały czas zarzucało dupą. Chyba nie chcę, żeby dupki ci zarzucało. Co? Bardzo chcę. Tak, to zostawiamy. Szczególnie na wyjeździe z garażu. No ja pamiętam, kurde, 100 koni się dodawało, to taki na to, że Poznań pół sekundy się poprawiało, usuwało się tylny stabilizator, 2 sekundy było lepiej, zaciśniało się szpery, było 2 sekundy lepiej. Czyli 4,5 sekundy lepiej z tych modyfikacji. Z czego plus 100 koni było najdroższą modyfikacją. Dobra, lecimy dalej. Ja tak się tylko patrzę tutaj, jak to jest zrobione. No mam tu kiciaczku taki pomysł. Powiem tego z tobą przedyskutować, ja sam podjąłem taką decyzję. Bo tu... Ale to dlaczego tak? Ja tu jestem, wiesz, no osobą bo... decyzyjną. Ja tu jestem właścicielem. No ale właściciel. Ja tu się martwię o twoje bezpieczeństwo i chciałem ci odebrzeć samochód. No. I tak sobie pomyślałem, że jak ten wydech go dociąża i to tylną część dociąża, żeby była lepsza trakcja, lepszy rozkład masy. To bez wydechu trzeba jeździć. No to wiadomo, ale zrobimy tak, ale wtedy będzie za głośno, ale zrobimy tak, że będzie cicho i będzie dobrze. Więc wpadłem na taki pomysł, że wywalimy z tyłu stabilizator, bo on waży 4 kg. Tak mi się, ze śrubami to może nawet i więcej. I zastosujemy, zostawimy z powrotem twój piękny, ciężki układ wdechowy. A więc to mamy zdjęte. Ciach. Usuwamy to na stałe z twojego samochodu. A to z racji tego, że martwię się o twoje bezpieczeństwo i chcę, żeby ten samochód nie był takim nadsterownym wariatem i żeby ci wjechał w każdą dziurę, górę i w ogóle. Czyli tego jeszcze będziesz w samochodzie swoim. Czyli się mam pożegnać, papa. Cieniutka rurka była bardzo. Ale obstawiam, 3 kg to mogło ważyć. Taki wydech od seryjnego pewnie jest cięższy o 3-4 kg, więc... Ale to mi nie przeszkadza. Tak, więc mamy zrównoważone dociążenie w tej postaci. I elegancko będzie. No dobra, kochanie, dyferek wyciągamy. Jeszcze przyjrzę się tej szperze. Nie było. Nie było szpery. 17. I 14. Chcesz pokryć coś śrubkami też, czy ja mam wszystko? Rób, zrobisz to szybciej. Ja dzisiaj popatrzę. Ja dopiero wejdę takie w kolej... Takie ładne cynkowane śrubki, to nie będę elektronarzędzi używał, tylko z łapki będziemy wchodzili, tak? Jak chcesz, jak ci wygodnie. Nie, bo ten ocynk tam będzie schodził, to już z łapki wiecie. Ja dopiero wejdę w mechanicznym odcinku, cała na biało. Dobrze. Poszło i ostatnie. Bez elektronarzędzi, widzisz, kochanie, jakie poświęcenie. Widzę. Ale przynajmniej będzie gwarancja, że przez te 10 lat będziesz miał ładne, złote śrubki. Dziękuję. Na dół też jest fajnie, jak wóz cieszy, jest taki dolizany, błyszczący, nie? Ale jestem, kochanie, z ciebie dumna, bez elektronarzędzi, naprawdę. No tak, żeby tej śrubek nie obrabiać, ale z tej strony już mi się paluszkami nie będzie chciała kręcić. Poluźnie wszystko tak, a później już no, żyjemy elektryczkę, ale też będzie poluźniona, więc nie będzie tego urządzenia. Oczywiście. One gładko będą się kręciły. Spieszamy trochę bezryskowo. Roboty. Będziesz potrzebował to. Elektronarzędzie to trochę bym powiedział tak jak myjnia szczotkowa. Tak na tle samochodów. Dobra, mam szłoteczkę, bierzemy to i 14. I wchodzimy w dufareczkę. Szpareczkę. Dużo masz tych śrubeczek? 20. No kurde, one się tu nie pomieszają? Właśnie. Będziesz pamiętał? Tak. Okay. Idziemy? Cały czas jedziemy. Jedziemy na stojąco. O, jedna nakręteczka. Śrubka nie chce wyjść. A tak czy jak. Coś tu kapie. Woda z wydechu. A nie, wydech zdjęty. Podkładeczka, nakręteczka. Dwie podkładeczki, nakręteczki. Mam tu tego. Kurde, rozumiem, że mam teraz tego szukać, tak? Jedna tam poszła, druga tutaj jest. Powiem, tego dużo nie ma. 8 na koła. Nie widzę. A, tu mi kolejna wypadła. No, kupcie. Wiesz, tutaj w ręku ci trzymam, to jest jedna. Za mną są jeszcze dwie, tu z przodu jeszcze są ze dwie. Proszę do pudełeczka. Już pogubiłam się, nie widzę. A mówiłam, że młot się przyda. No. A niepotrzebnie go chowałeś. Mówiłam, nie sprzątaj, bo bez młota to nie robota. A przy każdej robocie trzeba sprzątać, żeby wiedzieć, jakie narzędzie było. Zeszło. Co tutaj oczyścimy później, że tam to łatwo nachodziło. I co, to już prawie finał. Przewodziki ABS nam dwa zostały, odpowietrzniczek i dyferek już wyciągamy. 3 śrubki tylko. Ten no, samochód długo musiał być odwalony w częściach chyba. No trochę tak, ale tak stopniowo to robiliśmy. Tych śrubek nie cynkowaliśmy, są od geometrii. Ale geometrii miałaś stawiać? Nie, nigdy nie miałaś chyba stawiać. Była. Tak? No przecież mówiłam ci tyle razy. No coś ty. Tak. A wykres masz z geometrii? Mam. O. Nie mam chyba.
Po znajomości nie dostałam. A dobra, coś było kręcone. Tutaj z tej strony. Robiliśmy. Jest na maksa wydłużony wahacz. Tutaj jest tak w połowie. Wszystko było. Wszystko elegancko jeździło. Tylko pod górę nie chciała podjechać, a to już wiem, że to przez stabilizator i słabą szparę. I cyk. Widzisz, jak ładnie ile śrubek się zbiera? Pięknie. I to jakie ładne śrubki, nie? No, śrubki nie z dupki. Dobra, ciach, ciach. To jest ciężkie, waży ze 45 kg. To samemu tego nie wyciągnę, będę musiał się wspomagać łapką. A nim wsadzimy łapkę, to tu musimy jeszcze to wykręcić. I tu gumowe odpowietrznicze gdzieś jeszcze musi być. Gdzie on, kurde, był? Szukaj. Z czym tak ty walczyłeś? Pokaż mi, co to tutaj było. Odwołałem już tylko do odpowietrznika, ten siurek. I on już nam ostatnia rzecz, co nam trzyma deferek. To jest 17. Tak ładny ocen wyszedł na tej nakręteczce. Dobra, i teraz już żarty się skończyły. Mamy dwie te. I wjeżdżamy w ciężki sprzęt. I co potem? No później będziemy rozbierali deferek. Okej. Ciach. Tym zruszamy. I elektryczkiem już nawalamy. Posmarowane. Co jeszcze stare miałeś te poliuretany, że nie było tego takiego przezroczystego smaku. Tylko czarny. No nie pamiętam, z 2 lata temu to robiliśmy. Mhm. Dobra, teraz rękawiczki i tu muszę to zdjąć, bo to już jest duże, ciężkie bydle. Dasz radę? Nie wiem, dawno tego nie robiłem. Szpery to jak się na tory jeździło, to coś robiło. To była fajna sprawa. Co to, a teraz kurde, dojazd na co dzień. Basia zapragnęła. Gripzetkę. Nie, będę się uczył driftować zetką. Co ty na to? No kurde. Jak będzie mokro zwłaszcza czy coś? O. Bajeczka by była. Trochę tu, troszeczkę odsunąć. O, wyszło? No, chyba. Czy nie? Tak. Czy nie? A tak, wyszło, no. Mamy go. Bydlaka. No. Tutaj mam go siłę rękoma tak przykręcić. No słabiutko też szperka. No to patrz, to że wtedy go nie sprawdziliśmy. Wyciągaliśmy go, bo wyciągaliśmy. Poliuretanki musieliśmy mu założyć, to musieliśmy go wyciągnąć. To musiał działać wcześniej? Byś się nie zorientował? No to działało tak jak działało, no jak to dyfer po 200... Ale nie, bo wtedy jak go wyciągałeś, to musiał raczej działać. Raczej mu się nie zmieniło. Każdym zalaliśmy dobry olej, się mu pogorszyło. My się teraz tego sam zdajemy stąd. Ja dobra, przygotować sobie muszę miejsce, bo musi pionowo stać, będziemy ściągali to, tam, to rozbijali, dobra. To Basia naszło na oglądanie starych odcinków, to 4 lata temu tą gumkę zmienialiśmy z gumki na poliuretanik. No, to jednak dawno. Dawno. To ten czas zapierdziela. Dobra, ja tam na dworze przygotowałem stanowisko, bo będę chciał to z piasku oczyścić, tutaj gumeczkę ci taką założyłem, że po prostu jak będziemy otwierali ten dyfer, że żadne zanieczyszczenia się do środka nie dostało, bo tu masz świeży 4-letni olej. I na razie nie widzę potrzeby go zmieniać. To się wolniej zmienia, tutaj benzyna się do niego nie oddaje, jakieś tam okładziny nie, sprzęgła, na pewno nic. Nie. I w te 4 lata też zrobiłaś z 2000 km. Nie, no trochę więcej, tak, ale... Tak, no to ze 2500 i... Nie, no. Dobra, tutaj na tej nóżce wspomagającej sobie na razie idę. To jest mój wspomagany pancerz. Na razie nie muszę tego brać na klatę. No gdzie ty z tym idziesz? No idę z tym na dwór, zobacz, sobie przygotowałem flagę. Trzeba będzie z Kodą odjechać i przygotować karczera i będzie... Zrobiliście. Ojej, ciężkie rzeczy. A to będzie do mycia? Co? To będzie mycie? Będzie mycie, mycie. No już. No dobrze. Dużo lepsza jakość będzie nagrania na słońcu. No kurde. Z Kodą trzeba odjechać. Ja jestem brudno ubrany, Basiaczek. Ładnie, czysto będzie, higienicznie przede wszystkim. Pięknie. Nie będzie oleju. Od razu na odjazd i kolu wytnę. A rudą też zmyję? Rdzę też zmyjesz? Nie, ja to tylko po amelinie. Bo on jest taki brzydki rudy. Ja już wtedy te 4 lata temu nad tym ubolewałam. A bo chciałaś go pędzlem opierdzielić, to bym to wyczernił. Lecimy z basionym deferkiem na stoł, będziemy go tam rozbierali i będziemy go dmuchali. Czyściutki. No. Tu mamy wszystko ładnie już zabezpieczone. Możemy wchodzić, teraz będzie bez młota to nie robota. Gdzie mamy drugi młot?
Co, mam ci pomóc na dwa łaty? Dwa łaty. Musimy to wybić. Barbarka. To będzie trudne zadanie. Nie. Bo to nigdy chyba drugi nie było motek wybijane. Wystarczy puknąć i wyjść, tam jest olej smarowany. Boże, kurczę, żeby się tak w domu sprzątał, jak sprzątasz w garażu. Jeszcze bardziej sprzątam. Który będzie tutaj lepiej dopasowany? O, ten chyba jest lepszy. Musimy teraz powyciągnąć co pół osi. Jedna. O. No, jeszcze ładnie wszystko szczelnie tutaj było. Dobra, jedna i teraz drugą. To jest... Ups. Możesz przytrzymać mi stąd z tym rączką, będę bił noteczkiem. No tutaj górę. No mocno. Jeszcze. Chyba już wyszło? Nie, jeszcze troszeczkę. Aż kurde, jak się trzyma. Jeszcze zarąbiemy. To jest taka niestety technologia już latami wypracowywana. Teraz chodź, dobrze. Jest już nasz. Jednak nie tak czysto, bo już trochę wody brudnej spadło. Dobra. Młoteczków już na mnie potrzeba. Zegarki zabezpieczenia, wszystko ładne, nieruszone. I co? 14, Barbarko, i dookoła pokręcamy. Jedziemy. Te śruby mają brzydki ocynk, więc nie mogę tak zrobić. Nigdy nie były ruszane. Nie. Dwie pustowe. Przebiegu bez ruszania mają. Nie no, aż tyle to nie. 240, ile ma twoja zateczka? 236. No dobrze. Dobrze się ma. To była śrubka ostatnia. Zadbana, to dobrze się ma. No, zadbana i zamulana była. Dobra, połom ich, teraz lecę. Wyglądasz jak Thor z tym młotem. To nie młot, to łom. To za mały ten młot. Nie, może nie. Tutaj jest, chciałem ci oszczędzić 4-letniego oleju i dlatego tak wiesz. O, jaki jest. Co? Silikon elegancki, szary, wypływa. A to fabryczny? Tu sobie patrzymy, jak to wygląda. No tak trochę dni ma. Taki... No patrz, jak mało wiórów jest. Ładny, zdrowy dyfarek. Dobra, to jest czysta robota, więc ściągam rękawiczki. I idę po 17. Białe prześcieradła czystsze tak, niż w domu. Tak, flaki będą czyste wchodziły. Żeby krew było dobrze widzieć. Nie, że światełka do góry nie włączyć. Wystarczy na światełko dzienne. Bryzgu, bryzgu, trzasku, trzasku. A śmierdzi takim olejem. A takim troszkę japońskim jeszcze. Z dawnych lat młodości. Chciałem powiedzieć, takim starym olejem. Kozi małpie z ucha, jak to się mówi, tak? Dobra, teraz to wszędzie, tak tego nie wyjmę. Gdzieś czasami się tak udawało. Nie tym razem. Nie tym razem, idę po śrubkę. Trudna robota jest. Nie, bo ciężko troszeczkę. To jest ładnie ciasto spasowane. Kurde, to tak wszystko pływa w tym oleju. No. O. Prawo. Kurde. Lewo. O, olej czyściutki miałeś, zobacz. No i mi się wydaje, że my zmienialiśmy. Zmienialiśmy 4 lata temu. Podkładeczka. To niech ono zostanie na swoim miejscu. To nie chcę też zostać na swoim miejscu. Nie, on czyściusieńko. Kurde, jak fajnie się udało się. Odrywamy od jednej roboty do drugiej. Przyszły do pompki i do naszych fal, które zdobyliśmy tak w ciężkim miejscu. No i kupczę zdecydował się na takie. Takie najbardziej komfortowe będą i najszerzej będą tak wyglądały na felgach. Komfort i sporcik. Kupciowy wybór. S1 Evo 3. Fajna opona będzie. Ach, kurde. Jaram się. Trzeba będzie teraz felgi zawieźć do... Renovac.pl. Karbony, felgi, opony. A, dobra. Najpierw musimy zaznaczyć, bo punkciki jakieś nabić, żebyśmy tak samo to złożyli. To jest taki brutal, taki bardzo powierzchniowy brutal, jak widzisz?
flamaster. Puk, nasi to byli. I dziurki narobili. Ała, uderzyłeś mnie w nogę. Przepraszam. Nakleje, one są wkręcone, ciężko idą. Ła, jest moc. No, świa mocy pierdolnięcie. Ulubione me zajęcie. To już ci pokażę, Basiaczku, czemu u ciebie ten dyferek tak w ogóle nie działa. No bo właśnie jak jest fabryc... to mnie najbardziej ciekawiło. Co tu się... To jest taka płytka, która ma tą szperę wiskozyjną trzymać. I ona jest całkowicie luźna. Byś musiała światełko włączyć. Ona se lata w każdą stronę. Słyszałem. A tam powinno być koło zera spasowane. Mhm. Ona sobie lata. Zaraz ją tutaj rozkręcimy, te połówki. I ją wygrzebie, będziemy mierzyli. Się nową... Nową panem? Grubszą sobie damy, tak. Okay. A to jest taki stary patent znany z 200SX-ów S14. Też się tak kiedyś robiła te wozy. Rozkręcone to już mamy. Teraz to się będzie rozpołówkowywało. Co nas tam w środku czeka? No, podkładeczka szczęścia. To mamy różne grubości zrobione, będziemy twoją mierzyli. I troszkę grubszą po prostu dawaj. A to są różne... Tak. Fabrycznie nawet masz różnej grubości. A czemu tak? No bo też fabrycznie każdy odlew, nie wszystko im tak samo w fabryce idealnie wyjdzie. Okej. Czy sobie to oni tam dobierają luzy. Chciałem powiedzieć, że to już fabrycznie nacięcie było, a ja sobie tam kropki zrobiłem dwie. Z drugiej stronki. Może mamy to. I co tu mamy w środku? Mamy szperę właściwą i to co ją... O, nie chcę kłaść tego na bieżni, może sobie tak położę. No i mamy to. Widzisz, to jest całe winowajce. Tak, już jest wytarte, takie widzisz. I to dociska po prostu szperę, bo właściwa szpera to jest ten w środku elemencik, to. Cały. Tam w środku w Subaru jest fajnie, że to można rozbierać i różnej gęstości smary się daje. I tym fajnie można jej branie zmieniać. Jest tam kurde z 8 czy 9 rodzajów tych gęstości smarów i można... Fabrycznie jest na przykład 4 kg, można co 1 kg sobie dokładać. No sakra. No tutaj tak prosto zrobimy. Po prostu tutaj suwmiarę biorę, mierzymy i wsadzimy coś delikatnie grubszego, żeby właśnie mocniej dopiąć wstępnie szpary. Prąd wyszedł. 0,45 miałeś, bo... O nie. Grubo miałeś w serii, 0,47. Dobra, jakieś takie minimalnie ci zrobimy. To nie jest samochód do motorsportu. Jakoś 1,6. 1,7 to by tak pod, mocniej trochę byłoby, pod driftowanie. 1,8 to już byłoby tak efekt spawu. Tak dołożymy 15-20 saczek. To co? Którą w końcu wybrałeś? Wiesz co, używane ci znalazłem. No ja wiem. I... Bo nie chcesz do sportu i tak dalej. Po prostu z używanych fabrycznych jak najgrubszą ci znajdę. 1,51 jedną mamy. Drugą mamy 1,55. Są fabryczne podkładeczki. A gdzie jest ta twoja? To jest ta twoja. 47 było. 47 było. No to tam 55. 55 zrobimy, no. 47. Basiak będzie miał. O, bardzo mocno ścisnąłem, 53. Czyli 600. Bo później kolejne będę miał 70. No taką jak wsadzimy, taką 53, to będzie efekt po prostu fabrycznie nowego dyferka. Że tak jak z fabryki on wyjechał. To już zostałem decyzję tobie. Ty się znasz na taką serię, żebyś miał idealną. Bo kurde, nie chcę się tego rozbierać, bo test dopiero przejdzie, czy wyjedzie spod garażu. No właśnie. Żeby potem nie trzeba było jeszcze raz tego robić. 600 mm. Nie, no ja nie wiem, to ty pomyśl. Dobrze, to ja się na spokojnie zastanowię tutaj, no. Podjąłeś decyzję, skarbie? Podjąłem, taką ci wsadzę. 64. No taka, żeby troszeczkę dobrze. Lepiej jak fabryczna była. Tylko dobrze. Ciutka lepiej, żeby... Ale nie za bardzo. Nie. Albo to już powinno być odczuwalne i podjedzie. Będziemy testować. Nie będzie dyskomfortu, nie będzie żadnego hałasu, nie będzie nadmiernego grzania, zużycia ani nic. Super. To składamy, tak? Tak. I glutem smarujemy. Dużo smaru? Weryfikator plus. O, jaki czerwony. No. Do składania silników bardzo lepki smar. No to składamy. Kropeczka do kropeczki. Najwyżej będziemy jeszcze raz rozkręcać. Nie. Zobaczymy teraz,
Zaskręcę tam te śruby mocno i zobaczę. O nie, już czujesz, ta podkładka nie będzie miała luzu. Już jak będziemy dokręcali, to już będziemy oddziaływali na wiskozę. Jak gładziutko chodzi? Na czerwoni, wiesz, czerwony kasmar. To co, skręcamy. Tak. To względnie idealna czystość musi być. Nawet kurzu nie powinno tutaj żadnego być. Żeby nam później to nie biło, żeby było idealnie równoległe. Jest nasz znaczek. Tu też jest nasz znaczek. Znaczek do znaczka. O. Krzywo. O, teraz tak. No i, a kurwa. Dobra. Pięknie. Aż pała pięknie. Czułeczki wkręcamy. Zamiast do budy to wsadzamy. Nie, będzie pokazujemy cały proces tego montowania, no montaż taki jak demontaż. Dokładnie. Więc tutaj myślę, że zrobimy cięcie i pokażemy i później. I zrobimy test, czy powóra podjedzie. Później będzie na koniec. Tak. A jeszcze jest... nagrywamy, jaką palaną gumę zostawiliśmy. Wiem, ale to w poprzednim odcinku będzie z Japfestu. A, dobra, dobra. Więc dramy są wcześniej. Teraz mam nadzieję, że będzie dobrze. Muszę. Tu masz kochanie taki, w tym miejscu widać największy przebieg zetki, że taki obruchany jest trochę, widzisz? Mhm. Że delikatny próg czuć. Audi mają jakieś te uszczelniacze takie bez tych sprężynek i tak dalej, to się malutko wszystko wyciera. No tutaj bardziej pojeździ się jeszcze? Pojeździ. No wiesz, no olej z tego ci nie ciekł, no to składamy tak, jak żeśmy to rozbierali wszystko, nie? No to dobrze. Będzie dobrze. Oramy tutaj z Basiakiem, oramy. Teraz następną dziurkę będziemy mogli obrobić. Tu zobacz, o dobrze, i tu masz taką dużą. Idzie. Wchodzi jak trzeba. No jak, kochanie, udało ci się wyczyścić? Tak, tak. Super. Troszeczkę ci pomogę, ale tak minimalnie. No, to już tam jest przygotowane, tutaj jeszcze kończysz takie paluszkiem dolizywać najdrobniejsze brudeczki. To jest sklejane i czekamy. Tak, no niestety musimy poczekać, nie możemy tego obrócić, no bo ten olej niestety może nam ten silikon wypukać. Dobra, po silikonik idę. Pięknie nasmarowane. I co? I kleimy? Czekamy. Jak czekamy? No, aż zastygnie, bo musimy poczekać, żeby to mógł w ogóle obrócić. Tak? No, bo to musi tam z 3-4 godziny musi łapać. A, ja myślałam, że to już się sklei, będzie to zastygać jedno z drugim razem. No tak, tak, bo tak będzie. No, no to co mówisz mi tutaj? No złoże skręcimy i trzeba... No o to mi chodzi, tak, no myślałam, że tak to zostawiasz, jak tutaj leży. A nie, tak to nie. No właśnie, no tak mi tutaj coś nie grało. Znaczy będzie jedno na drugim leżało, jak chłop na babie, no w sensie tego, że... No wiadomo, no to kochanie, no to ja to zrozumiałam. A, to dobrze, dobrze. Tylko tutaj mówisz, że musimy czekać. No ja wiem, że musimy czekać, no ale to musimy złożyć do tego. Dobra, never mind. No, 2 godzinki minęły, jak Barbary Dyferek. Wow. Olej mu już nie zaszkodzi, możemy kłaść na wóz. No, kładziemy, skręcamy i na Chińczyka zapieprzamy. A w tym czasie niech no tam nam to dojdzie. Dobra, dawaj, dawaj, do 24 możemy, chodź. No nie, to do 24 zostawiać tutaj samego z nią. Wózeczek mamy, wchodzimy, silikonik akurat, zastyk. Rękawiczki. Jakie spojrzenie na mnie kontrolne to jest. Sprawdzam, czy nagrywam, bo czekam, muszę cię mieć włącz telefon. Nagrywam, nie musisz mi nic mówić, kochanie, ja wiem co robić, ja to jestem profesjonalny kamerzysta. To już wcześniej macałem, będzie na moich nagraniach widać, teraz jeszcze 15-20 minut tak minęło, no to już kurde. Już pierwsze przechylenie robimy, to już, już się tam wszystko chlupie, smaruje. Potrząśniemy, czy nie cieknie. A szperka teraz będzie. O kurde, aż mi strzyka, nie chce się... To w plecach ci coś strzeliło. Nie, to w ręku. O kurde, Barbarko, nie idzie tego przełamać. Dobra, kładziemy. Bo nie chcę się tego nosić. Hop. Koszuleczkę mi się zaparło. To co, musimy ładnie wstawić? Może być tak? Nie, może być. O, tak może być. Idziemy z tym. Jedziemy z pacjentem na blok operacyjny. Nie, idziemy z pieskiem na spacer.
co głowa, to inne skojarzenia. No wiadomo. Głowa, główka. Od góry, jak dużo tylko nie pomknęło. Nie, no jest... Co, wylewa się? Jest, tak, jest bardzo dobrze. Tam się wylewa, a ty tak. No, wylewne zwierzę. To tak, musi przed poliuretanką wejść. To nie, dobra, to sobie tak wsadzimy, a później sobie to spuścimy. Dwie godziny później. Przed sadzeniem opierdolimy. Przed sadzeniem już tą płoć trochę opierdzielimy, bo ona troszkę twierdzy miała kropkę. Nie chciała mi wyjść, musiałem młotkiem pukać, ja nie lubię tego robić. A tak zrobimy, tak? Posmarujemy jakimś odczytasiatem. Będzie wchodziło jak mamowe szkatowe. Zamknij oczy. Będziesz lepiej widział. Nie, precyzyjna japońska robota musi być doceniona. Tak, tylko na odwrót, kupcio. Muszę tutaj tym kutaskiem dziurkę tutaj trafić w sam środeczek, a później dopchnąć przód. To jeszcze wysoko. Nie, już to poliuretan. I się zapycha. Oj, spróbowałem. Nie trafiłeś w dziurę. Mówiłem ci, że nie trafisz. Uda się. Spróbuj na odwrót. O, teraz. O, widzisz jak wchodzi? Szparkę, barbarkę. Dobra, już podnoszę całą budę. Śrubeczkę bierzemy. Ona jest ładnie nasmarowana i trzeba jeszcze osmarować. Będzie się trzymać. Do samej śmierci. Na jednej śrubie? Na dwóch, tylko muszę wszystko stawić dobrze. Ale duże są te śruby. No. Dobra, przyklejaj, przyczepij, przywiercaj. Wkręcaj. Mhm. O, ostatnia śrubka, no już na gotowo w budzie tutaj siedzi. Wszędzie ma ten poliuretanik i wcale on dyskomfortu dużego nie powoduje. To jest fajna sprawa, bo co ci jakieś na początku zrobiliśmy, tylko że nie wiem co nas naszło, żeby szpernie zacieśnić. O, nic się nie... Buda się tylko podnosi, jak się buja. Dwarek sztywno siedzi, bajeczka. Szczelne, żeby nie rdzewiało, napuszczone. Pięknie to wygląda. Nie, żeby później jak za 4 lata będzie znowu ten dyfer ściągali go coś, bo jednak właśnie stwierdzi, że chce jeszcze mocniejszą szperę, to żeby tych półosi nie trzeba się siłować. Będę latać bokiem. No już teraz będziesz mogła. I to na suchym. Ciach. Po to do tego ten włos jest stworzony. Do latania bokami. Ładowanie rewolwera będzie. Hop. Hop. I tu ostatni nabojik. To ja mogłam zrobić to samo z drugiej strony w tym samym czasie. No. Byłoby bullet podwójne proof, ładowanie. Double time. Zajubek. Miałaś, dobra, widzę jedną. A pracowała bucha jeszcze jedna? Są. Nic nie zginęło w przyrodzie, dlatego wszystko sobie do pudełeczka wsadzam. Nie muszę się mocno schylać. Od środka śruby, no a na zewnątrz idą podkładki i nakręteczki. To jest taka precyzyjna rzecz, zobaczymy czy nam nic nie wypadło, bo co chwilę nam one wypadały. Pamiętasz to, co ty się schylałaś, później ja się schylałem. Co mamy tak, nic żeśmy nie zgubili. Wszystkie śrubki, wszystkie nakręteczki są. Kółka się kręcą. Tak, kręcą się aż za dobrze. Parę tutaj wad konstrukcyjnych twojego układu wydechowego żeśmy znaleźli. Oto i one, przedstawiamy je. Mamy dziury od silencerów. I tutaj spaliny walą kopcą właśnie zderzak od środka. Trzeba będzie to taśmą izolacyjną opierdolić. Nie, to będzie wyglądało paskudnie. Nie będzie tego widać, jak to izolacją opierdzielimy. Izolacja wytrzymuje około 80 stopni. Nie, bo to będzie widoczne, ja to będę widzieć. Dobrze, to zostawiamy. Wszędzie to jakoś ładnie zaspawać po prostu, to żeby już nigdy więcej w życiu. Albo założyć silencery. Będzie wtedy ciszej. A będzie brzydko końcówka to wyglądała. Wiem, pamiętam. Żeby ci ten w sklepie turbo założyć, bo to troszeczkę mocy doda. I będzie szybciej, trudniej i tak. Znaczy wolniej, trudniej i bardziej skomplikowanie, ale wiadomo, ale że efekt będzie lepszy. Dobra, to kładziemy to i co trzeba próba zrobić, czy wiedzie pod ten kalasz. No musi, no i niczego innego nie wymyślimy. Tutaj jest szpera, nie ma tego cholernego, Jezu, jak to się nazywa? Stabilizatora, który psuje te samochody po prostu, czy powoduje to, że przestają być nadsterowne. One są w serii podsterowne, to jeszcze zwiększa przyczepność tyłu, czy jeszcze zwiększa podsterowność. Będzie dobrze. Kładziemy tyle. Spacer farmera. Tak. Pomóc ci? To zastanawiam się, myślę, że tak. Chyba tak. Jak ci mogę pomóc? No jeszcze nie wiem.
Może ci tę taką nóżkę podłożyć. A no tak, dobrze mi się przypomniało. Nóżkę za tego druta tutaj. Widzisz, jaka jestem mądra? No. Za którego? I tu mam deseczkę pod nogami. Za którego? Od deseczkę mam pod nogami, panie. Najpierw deseczkę. Kładź ją tutaj. Ja to po planszy podkładałem. Dobra. Uciekłeś mi z tym. Ukopnąłem niekontrolowanie. Zapomniałem, że to waży. No, to nie jest gra komputerowa. No nie. Typu. No to kicia, wszystko na gotowo mamy i tyle złomu się pozbywamy. Czujnik po zimowaniu ksenonu już tam na tryteczki spiąłem, bo wcześniej to taki czujniczek miał się w ogóle w idealnym stanie. Patrz, wszystkie przegubiki się ruszają. Wrażenie mam, że to z jakiegoś mojego samochodu było przełożone, takie idealne. No. Tak więc to chowamy gdzieś na półeczkę. Jeszcze się może przyda. I opuszczamy fureczkę. I jutro testujemy jej napędzaną tyłem dupeczkę. Tak jest. Dziękuję ci bardzo, kochanie, za to, że znalazłeś tyle czasu i poświęciłeś się na nią. Dziękuję. O, w stosunku do Jagody to u ciebie szybko poszło. Bardzo dziękuję. Jo, jo, widzimy się na naszym stanowisku badawczym, czyli wyjazd. Nie, ja się boję strasznie. Ja będę chciał coś to wymyślić, żeby coś było trudniej. Że a tak co się stanie, jak się nie uda? No, linę weźmiemy, coś sobie wymyślimy, no, ale na razie się bawmy. Zarąbiście, bo jest chłodno, troszeczkę tam deszczyk zaczął kropić, więc warunki będą tym gorsze. Trzeba zobaczyć, co te modyfikacje dały. No nie mamy stabilizatora, mamy zaciśnioną szperę, a szperę mamy zaciśnioną jakieś takie w moich odczuciach, jak tak skręcam aksa kołami. Wiadomo, pod ręką było mega czuć. Rzucam na luz. No zaciśniona jest jakieś, dołożyliśmy jakieś 5-7% spięcia, tak na moje czucie. Czyli już nie będzie otwartego dyfra jak wcześniej, tylko będzie taki mikroskopijnie spięty. Nie przedłużamy. Bawimy się, wjeżdżamy pod górę, zaczynamy. To nie jest zabawa dla mnie. No fajnie. Ja nie chcę na to patrzeć. To się blisko przysunąć, czy będzie mieliło to prawe. Nie, to Kuba, prawe. Kurde, to nie jest na moje nerwy, nie? To nagrywa ja nic nie ma. Ja opowiem może, o co tutaj chodzi, skąd wynika ta trudność. Może to dokończmy następnym razem, jak będziemy wyjeżdżać. Bo nie, jak już wyjadę, to już nie będzie, bo zawsze jest teraz chłodno, jest dużo gorsza przyczepność, jak ostatnio mieliśmy. W kamerze tak to źle nie wygląda, ale o to chodzi, że tutaj jest taki bardzo mocny zakręt. Taki, kurczę, no widać, o co chodzi, nie wiem, czy to Basia nagrywała. No i samochód cały czas tutaj na bok się jedzie. Napędu na koło nie ma, tylko odciążona wewnętrzna strona koła mieli, aż pod samą górę mieli. No i teraz zobaczymy, co to nam daje, tak na moje oko, 5-7% spięcia dyfru. No jeżeli dzisiaj się nie uda próby, jeżeli dziś samochód nie podjedzie, czy będzie jakąś lawetę liny ogarniać, to znaczy, że Kupcio za słabą szperę zrobił i trzeba będzie szperę po prostu jeszcze raz wyjąć dyfer i jeszcze ją zacieśnić. No tak, że jak już wyjedziemy, to już nie wjeżdżajmy z powrotem, jak znowu jest samo. Dobrze. Chodzimy do garażu. Dobrze, to przekazuję tutaj kamerzyście zadowolonemu telefonik nie, i jedziemy. Nie jestem zadowolona, jestem przerażona. Może nowe opony.